Drodzy Państwo, ja nie wiem, co Wam powiedzieć, bo ja, ja bym chciał przeprosić Was na początku tego filmu za to, że robimy ten film. Bo, <noise> bo zasadniczo ten film nie ma żadnego sensu i w sumie nie musicie go oglądać, ale. Nie, no gdyby nie miał sensu, to byśmy go nie robili. Jakiś sens musi mieć. Jest taki Jaki? pies. Co? Jest taki film. Co? Jest taki film na podstawie książki Był sobie pies. Tak się nazywał film? Tak. I książka. Nie znam. No. I Marcin Doruciński, znany skądinąd aktor bardzo dobry polski, podkładał ten głos pod psa głównego bohatera mm -hmm. i on w pewnym momencie tej historii przepiękny zresztą polecał ten film, szczególnie całą rodzinom, jak ktoś lubi psy. Ja nie lubię psów za bardzo, ale film jest bardzo no, dobry. Film był ładny. Ale film był dobry. I ten pies w pewnym momencie powiedział taką kwestię głosem Marcina Dorocińskiego: Nie ma sensu szukać sensu. Coś w tym jest w kontekście tego filmu. Tak, to nie będzie takie ładne. No, nie mamy tu głosu Marcina nie, Dorocińskiego. O, nie mamy I jej umiejętności aktorowskich również, ale postaramy się. Postaramy się dobrze to zagrać. Że, tak. Słuchajcie, testujemy dzisiaj kabel zasilający. Ale patrzcie jaki to nie jest, no, byle jaki to nie kabel. To jest zwykły kabel, proszę Państwa. To jest kabel za 10 zł za metr, więc trochę w sumie jest zwykły. Wygląda na niezwykły. Yy, tak, ale wygląda przepięknie. Mm, tak, no to co? Jedziemy. Dalej nie wiem od czego zacząć ten film. Może od tego, skąd to się wzięło. A wzięło się, znaczy to, to mam na myśli, ten kabel, jak do nas trafił, no bo to w sumie w jest. dwa, albo nawet dwa dostaliśmy. Tak, dwa dostaliśmy. No, trafiło, trafiły do nas te kable. Być może część z Was kojarzy, bo, bo trafiła na komentarze. Mhm. Pod ostatnim LNS-em, gdzie jednym z tematów poruszonych przez nas był temat. Niesamowicie brzmiących kabli, zasilających pewnej marki, która zaczyna się na a kończy na Laboga. I całej dramy związanej, znaczy dramy, no tego takiego poruszenia w internecie. Nie mylić z Laboga, bo to nie jest tak, to, tak, to, nie same, nie to samo. Tak, to, to, to nie to samo. Absolutnie. Pokrewieństwo jest, ale nie, jeśli chodzi o firmę. Ym, y, no więc tam poruszyliśmy temat tych kabli. Jak oglądaliście, to, to wiecie o co chodzi. Jak nie, to tam możecie znaleźć link i sobie y, przesłuchać. Y, co mówiliśmy dokładnie i czego ten temat dotyczył? Long story short, chodziło o to, że według niektórych kable zasilające grają. No i tam się ten, mówiąc uczciwie, delikatnie pośmieliśmy z tego, bo jest z czego moim zdaniem. No i po tym filmie jeden z naszych wspierających, Paweł, pozdrawiamy serdecznie, odezwał się do nas i powiedział, że no w sumie to tak, chłopaki, to nie tak, nie tak siup, bo... Miejcie trochę wiary. Miejcie trochę wiary, ponieważ dobry, i teraz. Nie pomyliłem się. Dobry, ekranowany kabel zasilający to, to był, robi robotę. To był pierwszy ten taki. Tak, to był Ekranowany kabel zasilający, bo przecież takie coś nie istnieje. A co się okazuje, jednak ekranowane kable zasilające istnieją. I to taki mamy. Jeden, tam drugi. I to jest pierwsza rzecz, której się nauczyłem. Że istnieje coś takiego jak ekranowane kable. Ja nawet sobie zacząłem googlować. Tak ja tak powiem. samo żeby e... się oczywiście douczyć Żeby się tak, żeby się doedukować, bo sobie tak pomyślałem, kurczę, może jednak jestem no, głupi, może no, tak. czegoś nie wiem. No i okazuje się, że faktycznie istnieje coś takiego no. i że faktycznie ma to swoje zastosowanie, ale najczęściej trafiałem na informację, że ma to swoje zastosowanie w przypadku zasilania bardzo delikatnych aparatur pomiarowych tak. i tego typu urządzeń, które są mega podatne, na cokolwiek. Z zewnątrz, na jakiekolwiek, no nie tak, wiem, tak. odstępstwa, jakieś zakłócenia, syf z otoczenia, wszystko. Czyli laboratoria. Tak, no, no, no tak o tym, dalej, właśnie, tak dalej, o tym tak. właśnie czytałem i o tym pomyślałem, że to są jakieś bardzo specjalistyczne urządzenia. No tam faktycznie okej, okay, żeby nie zaburzyć badań, yy, nie wiem, nie zmienić wyników yy, pomiarów jasne, jak najbardziej. Yy, no ale jeżeli chodzi o wzmacniacz gitarowy, który jest. Jak powiem, że jest daleko od y, aparatury pomiarowej, to bym nic nie powiedział. E, no to nadal, w moim odczuciu, miało to mizerny sens. No, ale jeszcze kontynuując swój wątek, okazuje się, że kable kranowanych używa się też przy maszynach do sterowania maszynami. Właśnie to jest tego typu kabel. Okay. Kabel sterowniczy do warunków takich, że wiecie, coś się rusza nie? i to on pracuje. Mhm. I, no, ale na przykład jest nieodporny na wodę, nie wolno się w wodzie nim posługiwać. I nie może być też do Prodiża, bo wytrzymuje tylko 70 stopni. Tak. I kabel do Prodiża był w szmacie, no. takiej, wiecie, w oplocie. Więc to nie jest kabel do Prodiża. I nikogo, nikt nigdy nikogo nie bił, chyba. Mam nadzieję. To, się niewygodnie, to jest takie twarde, to tak niewygodnie by było. Mniejsza. Był wtyczką. <noise> 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 Widzicie to? <noise> Yy, w każdym razie yy, Paweł napisał do nas maila i tak od słowa do słowa zaproponował, że wykona dla nas takie kable w wolnej chwili, bo powiedział, że ma gdzieś jeszcze dostęp do takiego przewodu, do takich właśnie dużych wtyczek, końcówek. Yy, no i, że, i że, że zrobi, że nam wyśle i se sami zobaczymy zastrzeżeniem, że to nie jest kabel audiofilski, tylko to, że to jest właśnie kabel sterowniczy. I tak. sobie sprawdziliśmy, że taki kabel kosztuje 10 zł za metr. więc... Jest... No, nie jest to audiofilska cena. No nie, absolutnie. Ale z drugiej strony taki kabel cały z wtyczkami można kupić za 10 zł, więc. Już 15. Oooo. Ale taki 3 metry jak ten, czy tam 2? No, no. Ojej. Już jest drogi. Już... Mm. Pamiętam też, były zadychy kiedyś, już nie. No to za 15. No. no dobra, nadal. Tu 15 kosztuje cały, tu dychę kosztuje metr samego kabla bez wtyków, więc nadal mówimy o kablu droższym. No i przyjechały do nas takie dwa. Jeden z nich, czyli ten, który trzymam w ręce, to jest taki raczej standard, czyli 3 razy 2,5. Czyli jak. Jak instalacja, jak instalacja w ścianie. No. No, a ten drugi to jest y, taki potwór. potwór, bo ma 3x4, jeżeli dobrze pamiętam, więc on jest, wiecie, takiej grubości prawie kciuka. Y, na przebitkach sobie możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Ehm, no i no, jak my mamy sprawdzić kabel? No oczywiście, że zrobimy sobie nie dość, że test zero, to jeszcze ślepy. O, to tego nie wiedziałem. Zrobimy. Powiedziałeś, że ja montuję, więc <laughs> tak, będzie ślepy. Dobra. Jedynym czynnikiem, który się będzie zmieniał, będzie właśnie kabel zasilający. Nagraliśmy sobie lupa. Czekaj, jeszcze nie, 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 jeszcze nie przejdę do tego. No dobra. Ale jeszcze po kolei. nie? Czyli jak się robi kabel zasilający ekranowany. A, no tak, tak jak no właśnie. Mieliśmy w, w, w tamtym filmie i tam ktoś nas już wytu, wytłumaczył trochę. Kabel Wiesz, ekranowany kierunek. On nie jest kierunkowy. On czy jest też? No wychodzi, że jest. Jest kierunkowy, ekran no bo teoretycznie trzeba go przymocować z... do wzmacniacza, tak? Nie wiem. <głos> <głos> nie wiem, jak trzeba dalej przymocować. Kabel gitarowy powinien być ekran przy wzmacniaczu. Z tego się dowiedzieliśmy, dzięki za wytłumaczenie. A ten kabel ma ekran zamontowany od strony gniazdka. gniazdka nie wzmacniacza, tylko gniazdka, czyli w takiej wtyczce z takimi siarkami dwoma. Jak nie wiecie. Nie, tam gdzieś świnka jest. Tak. Więc staj. tu jest przygotowany ekran staj. do tego, a tu nie jest. Tak. No. Czyli mamy taką jakby, wiecie, antenę wokół, tak, tak, no. y, wokół całego naszego kabla, która z tej strony nie jest do niczego podpięta. Nie z tej strony nie działa antena. <noise> to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć. Nie będziemy tego rozbierać, bo ja się boję, że... Nie no, rozbierać zresztą szkoda kabla, bo kabel sam w sobie jest ładny całkiem. Y, więc bez sensu go psuć. Tak. Przyda się do różnych rzeczy eee, tak, więc nagraliśmy sobie lupa na singlach żeby wiecie, już teraz nie było, nie ma teraz już e, oszukaństw nie, nie ma humbuckerów tak, nie są, ma przesteru, nie ma przesteru, będzie sing, będą single, jet nagramy wszystko z tą na jecie, na singlu nekowym, bez przesteru, także wiecie prawidłnie. teraz coś powie, że pick-up, więc znowu będzie to tak. ale obydwu wszystkich pickupów nie mamy nie mamy, nie stać nas ja, ja miał komisjonę ma, 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 Marius, Mariusz... Marisela? Pani Marisela? Ta mi? z Dunkana? No. Nie Nie ma tych pick-upów, nieważne. No, ale może no, koło niej leżały. No, ale macie single, single, czysty kanał z maczety, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni tym razem. E, żeby wyeliminować w ogóle wszystkie inne zmienne, to nie ma też kolumny? Nie ma. Jest OX? Tak. OX wpięty w interfejs i reamping, gdzie zmienia się tylko i wyłącznie kabel zasilający wzmacniacz. Mhm. Nie ma nic w pętli, nie ma nic przed ampem, nic. Jest po prostu interfejs, reamp box, wzmacniacz, load box, interfejs. Koniec. Nic więcej. Zanim przejdziemy do tego, co nagraliśmy, jak nagraliśmy, bo oczywiście Wam to pokażemy, to ślepy test. Zapraszamy na ślepy test. Y ja to sobie ja jeszcze nie wiem jak. Jakoś ponazywam te próbki, yy, a wy spróbujcie zgadnąć, która to która. Który kabel to który kabel. Go. Jak już wybraliście swój ulubiony kabel zasilający, są tylko dwa a cztery próbki, więc mam nadzieję, że trafiliście ten, który Wam się bardziej podoba, to wypadałoby powiedzieć, czym jest test zero, bo możliwe, że nie wszyscy wiedzą. Tak. Panie Pawle. Więc tak zwany test zero jest testem, który polega na porównaniu dwóch próbek dźwiękowych. Najczęściej za pomocą DAWA czy jakiegokolwiek innego oprogramowania do obrabiania audio, i test wykonuje się tak, że jedną z, w jednej z próbek odwracamy sobie fazę, no i słuchamy dwóch próbek jednocześnie, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ogólnie, jakbyście sobie wzięli dokładnie tę samą ścieżkę, i nieważne, co to będzie, to może być nagranie gitary, to może być cały zmiksowany utwór, nieistotne, jeżeli puścicie sobie jednocześnie dwie ścieżki, gdzie jedna z nich będzie odwrócona w fazie, to macie absolutną ciszę, ponieważ wszystko się znosi. No i test zero jest tym lepszy, czy właściwie wynik testu zero jest tym lepszy, im mniej słyszymy przy odsłuchu. Teoretycznie w idealnym świecie, jeżeli będzie absolutna cisza, to znaczy, że obie te próbki są dokładnie takie same. Są identyczne co do sampla. No i... Yy... To co widzicie w tej chwili na ekranie to są nasze cztery próbki nagrane, są podpisane i ułożone w takiej kolejności jak nagrywaliśmy. Czyli najpierw mamy próbkę z super kabel, czyli tą naszą, znaczy z tym kablem, który dostaliśmy, a właściwie z tym grubszym. Później mamy gunwo kabel, czyli ten za tamte 370 brutto w detalu Później jest druga próbka gunwokabel, i tutaj ważną różnicą jest to, że te dwie próbki, znaczy ważną różnicą, co ja gadam, ważnym elementem testu. Elementem testu, powiedzmy tak, jest to, że te dwie próbki zostały nagrane zaraz po sobie. Skończyła się jedna pętla, odpaliłem kolejną ścieżkę, nagraliśmy drugą. No i później znów zmieniliśmy na kabel, który dostaliśmy, i nagraliśmy jeszcze jedną próbkę tym kablem. Czyli łącznie mamy dwie te próbki superkabla i dwie próbki gunwokabla. I teraz, a może jeszcze zanim, pokażę Wam, na czym polega ten test zero, żebyście, jak nie do końca dobrze to wyjaśniłem, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. Skopiuję sobie tą ścieżkę z góry tutaj, czyli teraz one będą identyczne, nie? Jeżeli jedną z nich odwrócimy, to jest absolutna cisza. Na tym polega test zero, nie? Więc czysto teoretycznie, w idealnym świecie, e, jeżeli będzie jakaś różnica między dwiema próbkami, to znaczy, że faktycznie brzmią inaczej. Jeżeli jej nie będzie, to znaczy, My że prawo. brzmią tak samo. My Więc prawo. teraz pozwólcie, że sprawdzimy sobie nasze y, Dwie pierwsze w kolejności nagrane próbki, czyli na górze superkabel, na dole gunwokabel, kabel, gunwo kabel odwrócony w fazie, i... Czyli jednak... Kable grają! No nie tak szybko. <noise> Bo gdybyśmy tutaj skończyli ten film, no to faktycznie mogłoby się okazać, że... No tak, no przecież skoro zmienialiśmy tylko jeden element całego naszego łańcucha, wszystkie parametry ustawienia na wzmacniaczu, na kąpie, na urządzeniach dodatkowych, peryferyjnych były identyczne. Nie zmienialiśmy nic i jest różnica, to znaczy, że jest różnica. Ale dlatego właśnie nagraliśmy sobie tą drugą próbkę zaraz po. Bo słuchajcie, co się dzieje. Chciałbym zaznaczyć. To jest ten sam kabel zasilający, nic nie zostało zmienione. Jedna próbka nagrana, i zaraz za nią kolejna. O nie! I jest różnica. Jak to się stało? Ale żeby tego było mało, to weźmy sobie jeszcze naszą ostatnią próbkę superkabla i pierwszą próbkę superkabla. Czyli znów wracamy do pierwotnego ustawienia. To jest ta sama, znaczy taka sama próbka, nagrana w odstępie jakichś, nie wiem, 15 minut. Mm -hmm. Matko i córko. I znów mamy różnicę. No i teraz, czy to znaczy, że test zero nam nie wyszedł? No nie. To znaczy, że chociażby stan wzmacniacza w czasie nagrywania się zmienia. Mówimy o urządzeniu, które nie jest. Programem komputerowym nie jest zero-jedynkowe i nie ma cały czas tego samego stanu. Nie wiem, lampy zmieniają swoje parametry jakoś tam delikatnie. Ja nie mówię o odchyleniach nie wiadomo jak ogromnych, tylko o odchyleniach, które mogą wynosić nie wiem, jedną pięćdziesiątą procenta. I w dalszym ciągu to nie będzie oczywiście różnica na jednym elemencie. Nie, tych elementów jest tam ileś. No, I te wahania sprawiają, że yy, później możemy mieć właśnie takie rezultaty. Więc w dalszym ciągu nie uznałbym, że test zero nie ma znaczenia, tylko wyszedłbym właśnie z tych dwóch próbek, które nagraliśmy jedna po drugiej, jako naszej referencji. Czyli nie szukamy ciszy absolutnej, tylko próbujemy się zbliżyć do tego. I jeżeli nasza różnica między jednym kablem zasilającym a drugim kablem zasilającym oscyluje według, wo, wokół tej różnicy, którą mamy tu na tym samym kablu, to to jest nasza cisza. Dokładnie. Innymi słowy, nie ma różnicy. <głos> <głos> nie ma. Znaczy, jest. Ten wygląda 100 razy lepiej. Tak. No czy jest ogólnie różnica w tym o. czy kabel zeslający. Bo jak nie działa, to wznarsz nie gra. No tak, no ale to my tu mówimy. Chciałbym zaznaczyć, że mówi. Cały temat tego w ogóle, że my tu teraz siedzimy i to nagrywamy, wyszedł z różnicy w brzmieniu. Więc wróćmy proszę do naszego LNS-a na chwilę, gdzie w warunkach jakichś trasowo-koncertowo-próbowych było słychać różnicę gołym uchem. Nie mogę po prostu. Nie mogę. A test zero wychodzi tak, e, jeszcze żeby nie było, że coś tu jest majstrowane czy coś takiego, ja wam to wyeksportuję, w wawach, w wysokiej jakości, wrzucimy to na jakiegoś clouda, drive'a, cokolwiek, popodpisuję wam to, posprawdzacie sobie sami jak chcecie, jak chcecie wykonać test zero po swojemu, e, wszystkie te ścieżki są co do sampla ułożone e, względem siebie, tak żeby, wiecie, nie było żadnych przesunięć, przesunięć pomiędzy tymi ścieżkami, Aha, no i właśnie kolejna rzecz. Jakby próbkujemy w tym momencie w 48 kHz. Mamy próbkowanie w 24 bitach. Równie dobrze może być tak, że jak nagrywaliśmy to, komputer, czy właściwie interfejs, który sampluje, też nie sampluje za każdym razem dokładnie identycznie. To znaczy, wiecie, możeliśmy się jakoś. Strzelić też do końca nie wiem, jak to działa, więc nie chcę tu jakiegoś audiowoduch <grych> uprawiać. Ale istnieje dużo więcej zmiennych, które wpływają na to, czy test zerowy idzie, czy nie niż tylko i wyłącznie kabel. Równie dobrze, nie wiem, pramp mógł się inaczej zachować w interfejsie. Nie? Albo równie dobrze mógł odebrać sygnał loadbox, przepraszam, Rampbox, albo loadbox inaczej odebrać sygnał ze wzmacniacza. Tam też są elementy elektroniczne, one też jakoś. Mają jakoś swoją tolerancję i nie będą zawsze miały, wiecie, idealnie takich samych parametrów. Więc. No, tyle w temacie brzmienia kabli na kanale CTGTV. Także wszystko. Trafione, zatopione. To nie tak miało wyglądać. Jak? Co? No dla boga, traf Dawid, trafione, zatopione. No to do mnie to... Mieliśmy powiedzieć, że różnica jest ogromna i ten kabel jest strasznie suchy, a ten jest wilgotny. Jak zmienimy imię, to tam Ci znać. I, I tak to właśnie wygląda. jeżeli. nie jest wilgotny. Dopiero teraz to do mnie dotarło. Otrzyma wilgotne brzmienie. Czyli ten się nadaje do lampy. Tak, a ten do cyfry. A ten do cyfry. Co można by było... Bu... Gówno, nie sprawdzimy, to. bo korteks ma zasilacz dedykowany. Ej, dobra. Więc, drodzy Państwo, którzy nas oglądacie, ja wiem, że żaden audiofil tutaj nie trafi nigdy. Nigdy nie uwierzy. No ale ale niestety sam. fakty mówią same za siebie. Jeżeli ktoś spłaci więcej za kabel zasilający niż te 50 zł, żeby mieć dobry kabel zasilający, który ma więcej niż 0,15 i na przykład ma lepsze wtyczki. No bo ja na przykład. Z, Czy wiecie? Z, z, można kupić Żebyście... dobry kabel za 5 dych, nie? Właśnie to chciałem Dobre powiedzieć, wtyczki, Żeby, żebyśmy lepsze... nie zostali źle zrozumieni. Tu nie chodzi... Zrozumie... Zrozumieni? Tak? No, chyba. Tak? Żeby nawet nikt źle nie zrozumiał. Tu nie chodzi o to, że my popieramy kupowanie kabli za 5 zł, nie? Jakby no jeżeli komuś taki wystarcza, to luz. Ale ja widzę sens w kupieniu dobrej jakości przewodu. No Czy do, dobrej jakości kabla, w ogóle dobrej jakości rzeczy. Co nie oznacza... Że dwumetrowy kabel, jak za niego zapłacicie 2000 euro, to on nagle sprawi, że Marshall zabrzmi jak Mesa, bo ja mam wrażenie, że niektóre, w niektórych częściach internetu ta retoryka taka jest, co nie? Że jak chcecie. Ostatnio widziałem to jest dygresja, ale pasuje tu idealnie. Oczywiście, że na tonie składowym gdzieś yy, widziałem jakieś. Jakieś takie, nie wiem, czy to jest. A, za, z, te, za zap, zatyczka albo no, zapinka, którą się stroi. Brz... Kurde, nie? To, to tak nie działa. U nas to tak nie działa. Może my mamy za tani prąd. Może to trzeba by było taryfę w tauronie zmienić jeszcze, żeby, żeby to zagrać. Żartowałem, nie, nie. Dobrej jakości przewód? Tak, jak najbardziej. Bo no, nie wiem, no. Jakbyście to pozwijali 50 razy, to najprawdopodobniej się gdzieś przełamie w środku, bo to jest takie, wiecie. Nie przesadzaj. Nie jest. Sprawdzimy? Nie, przełamamy się. No e. nadal ten jest pewniejszy. W sensie wygląda na solidniejszy, jest pewniejszy i myślę, że mógłbyś dużo więcej rzeczy z nim zrobić niż no tak, z tym. Bo... Ale z drugiej strony, yy... no my nie jeździmy czołgami po kablach ani też nie zwijamy i nie rozwijamy ich cały czas, więc znowu. Więc jeżeli ten kabel nie zmieni brzmienia wzmacniacza lampowego, to tym bardziej nie zmieni brzmienia monitorów. I głośników. Tak, i szczególnie takich zestawów, sterowanych cyfrowo. I, i, w, I w ogóle, drodzy audiofile, współczuję Wam z całego serca. Współczuję Wam z całego serca, naprawdę, bo wydajecie pieniądze na nic. Ale dajecie wiesz co? pieniądze na kable, a nie macie Ale to jak jest... to jest. Dzisiaj powiedział taki pewien pan, nie macie nawet kontroli nad własnym pomieszczeniem. Co to <laughs> pod <nad> kablem. <laughs> Ale to jest to współczucie jest fair, myślę, bo teraz oni współczują nam, że jesteśmy tacy ograniczeni i nie, nie słyszymy. Tak. A, a my im, że, że kupują kable za 2000 euro. Mówisz? Współczują nam? No, że jesteśmy ograniczeni, tu, myślę. Może że ktoś tak. tu trafi i. Musisz i jednak... ten, w tagach wrzucić audiofiliakę. Może ktoś tu trafi i jednak rozumie, że ktoś go robi w Pambuko. No nasi koledzy gitarzyści, audiofile, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Ogarnijcie Nie czule. <laughs> 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 jeszcze wiesz, od drewna, jeszcze, jeszcze, wiesz, jeszcze się przyciśniesz gdzieś tam, nie? Że kurde, no i słychać różnicę, nie? Co z tego, że inaczej grasz? Co z tego, że źle się czujesz albo źle dociskasz? Słychać różnice, <laughs> Adaptation. Nie? Adaptation, a, a, tu? Naprawdę, naprawdę zlitujcie się na Boga albo Lucyfera, kto co woli. Kończymy tą żenadę, drodzy Państwo. Tak, Paweł, dziękujemy jeszcze kable, raz. wepniemy sobie wzmacniacze i nimi. Tak, na pewno będziemy z nich korzystać. Ładne są. No, znaczy, mi się to podoba. Ja. Zomer trochę. Zomer. Tak, to jest uło, to jest nasilający. zomer y, XXL power. <laughs> Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to dziękujemy bardzo, możecie zostawić jakąś łapę, albo komentarz, albo subskrypcję, albo nas wesprzeć jak macie ochotę, albo kliknąć dzwoneczek i dostać powiadomienia o następnym filmie w niedzielę, tak, ewentualnie kliknąć łapkę w dół, jak już nic z powyższych nie było, wszystkich audiofili pozdrawiamy, możecie wyklikać tam tysiąc łapek w dół i napiszcie, że jesteśmy głusi, tak, koniecznie, tak, może no, żaden tu nie dotrze, więc, nie albo się nie, ktoś ujawni, nie dadzą rady. Mam już tam ujawnione parę osób. W sumie tak. Także co? No nic. Wystarczy chyba tej żelady, co? Bo tak. Jeszcze raz przepraszamy za ten film, <noise> że musieliśmy go nagrać. Paweł, pozdrawiamy, ale. Pozdrawiamy niestety. Cię serdecznie, no, no ale niestety. Kable zasilające. Nie grają. Totalnie. Adios. Musimy mieć na miniaturce ten. Oczy zasłonięte takie wiesz, jak bandyci w gazetach i w telewizji skoro przepraszamy i tak wiesz, żeby było że smutek